Kurwomałpa. To ja, Turbo Kozak. Przed państwem jeden z bardziej bramkostrzelnych i asystostrzelnych obrońców w polskiej ekstraklasie, Kamil Sylwestrzak, Korona Kielce. Kamil, łatwo nie będzie, bo występujesz po rekordziście. Nie wiem, czy dziś rekordu, czy zbliżenia się do niego? Chyba zbliżenia się do niego, bo rekordu to na pewno będzie ciężko. Chyba wiesz, jaki wzbudziłeś strach w szatni, jak wszedłeś i chciałeś kogoś wytypować, żeby ktoś wszedł do Turbo Kozaka. No nikt nie chciał, bo zna ostatnie wyniki. Moim zdaniem rekord w ogóle kiedykolwiek będzie trudno pobić. Myślę, że nieosiągalny. Życzę ci powodzenia. Nie, dzięki. Duże nerwy? Stres olbrzymi. No, unikałem tego przez 3 lata. No, trzeba było się zmierzyć z tym Macki, potworem. Turbo Kozaka dopadną wszystkich. Powodzenia. Ojej, jej, brawo, Kamil! Czekaj. Prawej! Brawo, Kamil! Krzyżaka wszystkie, tak? Tradycje krzyżackie. Nagły atak obrońcy. Wow, jaki on jest szybki! Dawaj, dawaj, wstał! Chociaż przewróć się, że coś pan Sławek. Dobrze. Chciał faulować? Ewidentnie. Z karnymi bywa różnie. Zazwyczaj nie wiem, gdzie strzelam. Robię to na siłę. I poprosimy 3 razy siłę. Kazek Węgrzeń będzie zadowolony. Ojoj! Kaziu, dla ciebie. Siła razy 2. No i co? Obiecuję, że uciekałem. Ojoj, przecież mogłem stać, bym się złapał. Brawo! Lunatykujesz w nocy czasami? Zdarza się. No to powinno być ci prościej. Gadam przez sen. Gadasz przez sen? No. Krok w tył. Raz, dwa. Krok w tył. Trzy. Czekaj chwilę, już jestem, dobra. Cztery. Jest. Go! Ale dobrze, że w coś trafiłem, nie? Go! Oh yeah! Wania, szykuj obiad. Chamie ty. Jest zakład z Markowiczem obiad? Tak. Jest. Ile już mam punktów? No dużo. No to już jesteśmy blisko. Ogólnie, żeby było tak, że wszyscy trafiają, ja jeden nie trafiam, no to by było, ale tak widzę, że ogólnie wiara ma problem z tym trafieniem, nie? No oprócz mnie. No oprócz siebie, no ale to jest, wiesz, no to jest inna klasa, nie? Chwila napięcia, gwizdek i punkt. Cristiano! No, poszła. Bartek, kolega chciałby, żebyś mu pomógł. Ile mamy prób? Jedną. Bartek, ślugi ci wypadły. Nie moje, ale tutaj jakaś podpuka, ktoś by chciał złapać na to. Aj, jej. Bartek. Oszukują mnie. Gdzie jest ręką? Spróbuj ręką, może oni mają rację, wiesz? Nie ma szans. Co ja mogę tłumaczyć, jak to jest profesor rzutów rożnych? No, kawał profesora. Ja to profesorem jestem, żeby dołożyć, gdzieś znaleźć się. No to dołóż do bramki. Chyba, no i widzisz. Ojo. Dobrze, słupek. Ojej. Utrzymasz to tylko. I ostatni. Próba numer 3, ostatnia. Lewa noga. Tak bardzo się starałem. Co, skrzyżaczka, co? Ze sztukę? No tak, no słuchaj, tak jak było za kieleckie czasów, tradycje krzyżackie. No, Paweł Golański tutaj wytworzył jakieś standardy, prawda? No tak, wysoko postawił poprzeczkę, wziąłem koszulkę. Jego, no właśnie, 44. Gola, żeby nie było. A imię jego 44. Tak, tak, tak. No i zobaczymy, czy to mam, czy tego nie mam.
Aj! Nie, 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 nie. Ale bramka ładna. No. Dobrze leci! No nie! I wraca! Golo, wraca. Zapamiętaj, wraca. Nie powinno się liczyć, bo nie ma wcześniej pasów. Trzeba to nagrać. Tylko załóż sobie, dobrze? A, nie miał opaski kapitańskiej. Nie, 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 nie. Dobrze leci. Chodź tam! Co się dzieje? Ryman zawsze chciał grać na ataku. A, rozumiem. A Bartek bardzo chce być w telewizji, to wiesz. Ja mówiłem, że my na ataku powinniśmy grać. Babka, zespół to zespół, nie? Tak, to nie ma co się śmiać. Z takimi środkami. Tak. Dziękuję bardzo. Panowie, to co Tygrysy mówią najbardziej, żonglerka z publicznością. 3, 2, 1. 2, 3. Czyli co? Czyli 15 razy na sprincie i się bawimy. 3, 2, 1, poszło! Raz, dwa. Nie ma z nim kontaktu! 14! 15! Poszedł! Na piłkę! Pazernie! Pazernie, nie poddawaj się! Mieć, dobrze! Nie do trybu! Nie do szatki! Pazernie! Ale to była walka z samym sobą, co? Najważniejsze, że zwycięstwo. Nieważne jak. Ja nie wiem, jak ten sypa dawał radę. Książkę czytałem, powiem ci, że jak tak się czuł, to masakra. Można? Można. Obrońca, jaki piękny wynik. No i jak? Się podobało? Myślę, że więcej stresu niż umiejętności. Niż tego... Dobre? Całą noc nie spałem, ale było warto, było warto. Wracamy do tradycji, czas na prezent. Mam dla ciebie swoją koszulkę meczową z ostatniego meczu. Ostatniego? Tak, tak. Jaki to był wynik? Wygraliśmy 2-1 z Górnikiem Zabrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech państwo zobaczą. Jest też oczywiście autografik. Już proszę, praktycznie to idzie na Allegro, na licytację dla synów Kuby Kowalskiego. Dziękuję ci, Kamil. To był fantastyczny występ. Prawie tak dobry jak w meczach ligowych. Dzięki wielkie.